belki na terenie starej kopalni w centrum kulturalnym Simine, gdzie odbywa się gigantyczna, no, a przynajmniej bardzo duża, monograficzna wystawa twórczości państwa Imsów, pod których ramionami opiekuńczymi właśnie stoję. Zaraz wejdziemy do środka i zobaczymy ekspozycję, która przyjechała z Londynu i składa się z 380 obiektów. Strasznie wieje, jak widać. Więc wchodzimy do środka. Centrum kulturalne w belgijskim Genk to bardzo ciekawe miejsce, podobne do Muzeum Red Dot w Essen w Niemczech, które widzieliśmy w trzecim odcinku Akademii Dagmary. Obie placówki powstały w starych kopalniach na terenach postindustrialnych, zabytkowych. A surowość otoczenia jest moim zdaniem wspaniałym tłem dla wystaw, szczególnie tych o projektowaniu użytkowym. Kopalnie, w której mieści się Simine, zamknięto w 1986 roku, została po niej tylko pierwsza grudka wydobytego tu węgla oraz industrialne wnętrze z potężnymi machinami pracującymi niegdyś w tej kopalni. Wystawa Świat Ray i Charlesa Imsów pokazuje nie tylko ich twórczość bardzo różnorodną, lecz także ich trwające ponad 40 lat miłość i małżeństwo. Tę wyjątkowość można zobaczyć na przykład w ich listach, jak tutaj, gdzie Charles oświadcza się Ray, pisze: jestem spłukany, ale zakochany, jaki jest rozmiar twojego palca? Bądź w tych listach, które Ray potem wysyłała do Charlesa. Pamiętajmy, że była artystką, co widać. Tu bardzo smutny wpis w jej pamiętniku, data śmierci Charlesa. Ray projektowała też okładki do magazynu Arts and Architecture, który z kolei pisał o państwa Imsów eksperymentach ze sklejką, na przykład na potrzeby wojskowe. Tu widzimy nosze oraz łupki. No, Ray nie byłaby sobą, gdyby nie pokombinowała z formą, więc sklejka była wykorzystywana nie tylko na przykład do sterowników samolotów, ale także na potrzeby artystyczne, które pokazywały możliwość tego materiału. Tu mamy eksperymentalny fotel dla pilota z 1942 roku, zaprojektowany dla koncernu Lockheed. Niestety nie wszedł do masowej produkcji. Ciekawe było to, że poduszkę miał tu zastępować spadochron, dlatego był taki głęboki ten fotel. Niemniej eksperymenty ze sklejką zaowocowały powstaniem tego, co teraz nazywamy kanonem designu, co weszło do historii projektowania zarówno mebli dla dorosłych, jak i dla dzieci, jak ten oto sławny słonik, albo to oto małe krzesło z małymi stolikami, ale możliwości sklejki są wykorzystane na przykład w tym parawanie. To z kolei materiał, który zaprojektowała Ray na potrzeby konkursu zorganizowanego przez nowojorską MOMę. Materiał potem był projektowany w kilku wersjach kolorystycznych. Tu z kolei posłuchamy głosu Charlesa, który opowiada o nowym projekcie. To sławny Imms Lounge and Ottoman Chair, który według projektantów powstał dzięki temu, że wcześniej eksperymentowali z formami mebli. Posłuchajmy głosu. Moim zdaniem to niesamowite uczucie, obserwowanie, jak na rynek wchodziły, jak rodziły się projekty teraz uznawane za część naszej rzeczywistości, za tak oczywiste, że weszły do podręczników. Wówczas jednak były naprawdę nowością. Państwo Imsowie właśnie wpadli na pomysł, by jako podstawę mebla wykorzystać metalowe pręty i w ten sposób uzyskać charakter mebli inspirowanych minimalizmem pochodzącym z Japonii. Styl ten był wówczas w Stanach Zjednoczonych bardzo popularny, tak więc oprócz eksperymentów z materiałami są też eksperymenty stylistyczne. To jest siedzisko fotela, które powstało z włókna szklanego, tego samego, które wykorzystuje się do budowy łódek. Na początku takie siedziska były produkowane tylko w trzech kolorach: gresz, szary i papirusowy, jednak do 1963 roku tych kolorów było już 16. A tutaj taki żart, ponieważ jest to rysunek Saula Steinberga, legendarnego ilustratora, New Yorkera, który ozdobił swoim kotem fotel. Fotel, który potem pokrył się na przykład właśnie futrem i dostał bieguny, co oznacza, że ta forma była absolutnie tylko formą wyjściową.
do kolejnych eksperymentów. To jest galeria mebli, które przed chwilą oglądaliśmy, ale w folderze dokumentującym asortyment Hermana Millera i właśnie też projekty z aluminium, które, podobnie jak sklejka, było tworzywem nowym w dziedzinie projektowania mebli. I właśnie to jest ten fotel, o którym opowiadał Charles na filmie i szezlong. Bardzo wygodny, miękki, dotykałam. Najpierw się zapytałam, czy można, potem dotknęłam. I jeszcze kilka ciekawostek, jak zaproszenie na premierę Lounge and Ottoman Chair w salonie Hermana Millera oraz plakat, który już w 1963 roku nawoływał: strzeż się imitacji, kupuj tylko prawdziwe projekty, co przeczy twierdzeniom niektórych, że imsowie nie mieliby nic przeciwko imitacjom. Nieprawda, ale jeszcze więcej zaskoczeń czeka Was w drugiej części filmu z tej wystawy. Od razu zapraszam.